Dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj nagrywam dla was, uwaga, z Włoch. Znowu jesteśmy we Włoszech, pojechaliśmy samochodem nad jezioro Como. Jesteśmy w miejscowości Sivenna, w tej, w której się zatrzymaliśmy, ale generalnie tutaj te tereny wszystkie są tak cudowne, tak malownicze. Jest po prostu przepiękny domek, pokazuję, żebym tutaj nagrała, jest cudownie. Tutaj po prostu wszędzie, gdzie się nie spojrzy, to jest przepięknie. Ponagrywam wam trochę tych widoków, bo no, muszę wam chociaż w jakimś stopniu to oddać. Jest naprawdę niesamowicie i gdzie się człowiek nie spojrzy, to po prostu nie się, tylko gdzie człowiek nie spojrzy, bo zaraz ktoś mnie poprawi, to jest po prostu cudownie i zasłaniam ci może? Jest przepięknie, naprawdę niesamowicie malownicze tereny i na pewno tu wrócimy jeszcze kiedyś w lato, kiedy będzie tak naprawdę, naprawdę ciepło, ponieważ no, jesteśmy w górach i no to powietrze jest mocno chłodne, mimo że jest maj, ale naprawdę jest niesamowicie i bardzo się cieszę, że tu przyjechaliśmy. Chociaż przyznaję, że podróż, ile godzin w sumie byliśmy w trasie my? Bo jeszcze jechaliśmy po znajomych, ale generalnie my byliśmy w trasie chyba z 20 parę godzin, nie? Tak, ale robiliśmy przerwę. No mieliśmy przerwę jedną na spanie, ale to tak około godziny, może półtorej się zeszło. Ale no generalnie w samochodzie jakby byliśmy od jakichś 22 godzin. Nie jedzie się aż tyle tutaj, ale byliśmy właśnie po znajomych, tam na chwilę się zatrzymaliśmy. Wiecie, jakieś tam małe postoje były, ale generalnie no cała podróż tyle trwała, więc no jest to męczące dosyć, chyba że nie robi tyle postojów. Ale jak trzeba, to trzeba. No także trzeba się na to przygotować. Ale tak czy siak, absolutnie nie żałuję, ponieważ no tutaj gdzie się nie spojrzy, to jest taki niesamowity zachwyt. Naprawdę coś przepięknego, także jakbyście się kiedyś zastanawiali, czy przyjechać nad jezioro Como, nie ma się co zastanawiać, to jest miejsce must see. Już teraz wiem, że tutaj jest po prostu niesamowicie i takich widoków jest mało, naprawdę. Ktoś się na pewno ze mną nie zgodzi, ale tutaj jest przepięknie. Także ruszamy, teraz byliśmy na poszukiwaniach kawki z Tomkiem, na takim porannym spacerze, ale nie znaleźliśmy żadnej kawiarni blisko nas, więc wsiedliśmy w auto i zjedziemy sobie trochę niżej i na pewno tam coś znajdziemy. W ogóle tutaj jest tak trochę dziwnie z tymi restauracjami. To samo było jak byliśmy w Mediolanie, w sumie w Paryżu też tak było, że oni mają przerwę w środku dnia, kiedy wszystko jest zamknięte, taką siestę trochę i ciężko jest coś znaleźć. I tak nie możemy się nadal połapać w jakich godzinach, co można tutaj zrobić, gdzie wejść, jak są sklepy otwarte, restauracje i tak dalej. Ale dobra, koniec gadania i nagram wam piękne widoki, bo tutaj jest po prostu cudownie. I co bym chciała podkreślić, jest zdecydowanie bardziej włosko i to wszystko wygląda tak jak z filmów takich właśnie o Włoszech. Jak ktoś jeszcze nie był i sobie wyobraża, jak wyglądają Włochy, tutaj to wszystko w 100% tak wygląda i zdecydowanie bardziej niż na przykład w Mediolanie. Kochani, zatrzymaliśmy się na kawkę i mamy kawę z widokiem, tylko że jesteśmy tak schowani, bo bardzo mocno wieje, a tutaj jest taka osłona jakby tutaj. Ale spójrzcie, jaki mamy cudowny widok. No, coś wspaniałego. Chcieliśmy tam sobie usiąść, ale usiadłam na chwilę i po prostu głowę urywa, tak wieje. Ale tutaj jest super przyjemnie, bo jest właśnie taka osłona i można podziwiać te przepiękne widoki. Naprawdę super miejsce. Ludzie w ogóle są bardzo, bardzo sympatyczni. Także polecam. To miejsce się nazywa, o tutaj macie, Trattoria. No nie będę próbowała tego przeczytać. Bella Vista to jest nazwa. Także tutaj przyszliśmy sobie na kawusie z widokiem. Jakby ktoś chciał sobie się uraczyć przepięknymi widokami, no to polecamy, bo naprawdę jest wspaniale. Spójrzcie, jesteśmy w takiej bardzo urokliwej uliczce. Generalnie tutaj samo Bellagio składa się z... Jak cicho się zrobiłaś mi tak, jakbym jakimś przewodnikiem właśnie czuję. Składa się z dwóch alei i z takich właśnie uliczek małych łączących. I no to jest to, o czym mówiłam, po prostu każdy róg ma tak niesamowity urok. Spójrzcie, jak cudownie, po prostu wszędzie. Wczoraj byliśmy też w pysznej, znaczy w pysznej, jedliśmy przepyszne jedzenie w jednej restauracji. Nie nagrywaliśmy wczoraj za bardzo nic, ale na stories zapisanym znajdziecie, chyba że zdecydujemy się tam wrócić, ale podejrzewam, że dzisiaj będziemy chcieli spróbować czegoś innego. Spójrzcie, jak cudownie. A to co to będzie? Mhm. Która? Nie wiem. French vanilla? A to biskot to jest, nie? O, nie no, takie ciasteczkowe pewnie. Biscottino. Nie, zapomniałam sobie, chciałam.
Tu jest tyle smaków pysznych. Przyszliśmy na lody oczywiście, no bo być we Włoszech i nie zjeść gelato, no to to byłby grzech. I tutaj byliśmy w takiej gelaterii Del Borgo. To za chwilę wam powiemy, czy smakowało, ale naprawdę było tyle tych smaków, że nie mogłam się zdecydować. Także za chwilę wam damy znać, czy pyszne, ja czy na pewno pyszne. Że no, pyszne. A co spróbowałaś, jaki smak? Bo braliśmy specjalnie, ja mam trzy inne i Tomek trzy inne, nie żeby... Nie pamiętam, co brałem. Ty miałeś tą francuską, to jest francuska wanilia chyba, co zjadłeś teraz. Mhm. Jakiś ciasteczkowy i cytrynowy. A moje to kompletnie, nie wiem. Moje to na pewno jest orzech. Te sycylijskie coś tam, tutaj z pistacją. I trzeci, nie pamiętam, jaki był trzeci, ten biały. Nie braliśmy tego amarena w końcu, tylko coś innego. Ale nie pamiętam, kompletnie mi wyleciało z głowy z tyłu. No on to mówi, orzechowy ten sycylijski z pistacjami i jeszcze jeden. Melduję się z informacją, że lody były pyszne. Wszystkie, nie? W sumie to smaki. Ale ciasteczkowe najlepsze, także jak będziecie, to koniecznie spróbujcie ciasteczkowy, bo były pychotka. Cześć koledzy. Jesteśmy teraz przy takim widokowym miejscu. Spójrzcie, jak pięknie widać dużą część jeziora. Generalnie są tak mocne wiaty, że jezioro wygląda trochę jak morze i nawet przy samym brzegu, jak się gdzieś idzie, to rozbija się o brzeg tak mocno, że ochlapuje ludzi. Także naprawdę wietrzysko jest konkretne i wokół całego jeziora są różne miejscowości, można sobie do nich pływać łódką. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy będziemy płynąć, ponieważ mamy auto, jak coś, to sobie gdzieś możemy podjechać. No zobaczymy zresztą. Poza tym są w sumie takie fale, ja nie wiem, ciekawe, czy normalnie dzisiaj pływają te łódki. Daleko. Pływają tak, no, ale to można dostać choroby lokomocyjnej przy takich falach. O, tutaj trochę przestało wiać, nie? Tam byliśmy w przeciągu, to wiatr był naprawdę aż taka morska bryza. W ogóle, że tak pachnie pięknie z tej restauracji taką rybą, ale taki piękny zapach rybi. Tomek, co ty tam robisz? Jakie? Jakie? No zaraz zobaczysz, da radę. Jak małpka w tych palmach się schowałeś. Fotograf. Ja nie wiem, czy tam wolno wchodzić. Schował się za drzewo. A wiem, jakie robisz zbliżenie takie. To nie wiem. Ceny są tutaj w Bellagio nawet przystępne. Wczoraj jedliśmy obiad, potem jak będziemy wracać, to może pokażę wam tą restaurację. Wczoraj jak jedliśmy obiad, to danie, na przykład pasta, której porcja jest ogromna, kosztuje około 10 euro. No to ja wiem, że w przeliczeniu to nie jest aż tak mało, ale patrząc na inne miasta, w których byliśmy w Mediolanie, byliśmy w Paryżu, na europejskie miasta, w których akurat byliśmy i mamy porównanie, no to jest naprawdę tanio. Albo te lody, jedna taka porcja, bo to nie były gałki, tylko takie porcje, jedna porcja 3 euro, jedna porcja 1 euro, a wzięliśmy 3, więc po 3 euro, także ceny są naprawdę bardzo w porządku. Co on tam foci jeszcze? Wrzyc tych krzaków. Dobra, jesteśmy już tutaj na tym, w tym punkcie widokowym na całe jezioro. Jesteśmy tak naprawdę u szczytu, na samym szczycie Bellagio, przy samym brzegu, przy samym jeziorze. I tutaj w prawą stronę oraz w lewą są te odnogi jeziora. Czyli tam jeszcze daleko idzie jezioro. No stąd nie widać, jeszcze podejdziemy tutaj do samego końca zobaczyć. Ale tam idzie odnoga i teraz odwracamy się tam. I tam też idzie druga odnoga. A tutaj widać okoliczne miejscowości, tak naprawdę super, chodźmy może tam. Spójrzcie, jaka w ogóle jest przepiękna woda. Jest taka zielona wręcz, ale naprawdę ma bardzo tutaj ładny kolor. I jak widzicie, naprawdę są fale, prawie że jak na morzu, tak jak mówiłam. Także bardzo wzburzone jezioro. No nie widać za bardzo tamtej odnogi, ale jak to tutaj wygląda, spójrzcie tutaj, jaką ktoś ma willę. No niesamowite, niesamowite widoki. I to jest też taka góra trochę. Dobry początek, potknęłam się, bo się gapię w aparat. Spójrzcie. One są takie krzywe, jakby popękane po środku. Ale mi się tak podobają te przejścia. Za każdym razem jak widzę te takie schodki właśnie w przejściach, no to sobie to po prostu krzyczy, że to są Włochy, no. Nie? Takie typowo włoskie, jak z filmów. Wow, tam palma, zobaczcie, rośnie. Mapa jest? Z czym? Z pod nogami. A, tak. My byliśmy... Pokaż, gdzie byliśmy. Tu na samym czubku, tak? I tak, to jest jedna odnoga. Tak, to jest tak, tam widzieliśmy na prawo. My tutaj stąd przyjechaliśmy. Tak. A pokaż mniej więcej, w tym miejscu mamy tą... My mniej więcej jesteśmy... Tutaj, gdzie ten? Tutaj. Tak? To jest Bellagio, zobacz.
No tu jest Bellagio, a my tutaj mamy, tu jest Sivena. Co to, że tak się kręcę, ale na schodku stoi apa, tutaj. Faktycznie. Dobrze, w tym Sivena. I tu jest ta druga odnoga, która prowadzi do Como. A spójrzcie, ile to jest zwiedzań dookoła całego tego jeziora. Jakby się chciało wszystko zobaczyć, to chyba się nie da za jednym razem. Kochani, jesteśmy teraz na przekąsce, a właściwie ta przekąska jest tak ogromna, że ciężko będzie to pochłonąć. Takie pizzerki, muzyka leci, mam nadzieję, że nie zablokują mi filmu przez to, ale chciałam wam pokazać takie pizzerki. I to jest miejsce ze street foodem, które nazywa się Bella Vita, ale generalnie mają tyle różnych fajnych włoskich przekąsek takich właśnie do przegryzienia sobie szybko, takiego streetowego jedzenia, że nie mogliśmy się zdecydować, ale to już widziałam wcześniej, jak ludzie jedli, bo to ciasto jest tak piękne, pulchne, że na pewno będzie przepyszne. Zjedliśmy na jedzenie bardzo mocno, bo to było niesamowicie syte, ale przepyszne nie, naprawdę bardzo dobre. Tylko ta jedna z czym to była, z pomidorem, z oliwkami, z rukolą i z mozzarellą była bardzo słona, ale generalnie pyszna. I taki duży kawałek, to jest poprzekrawany jeszcze na 4, kosztuje 5 euro. Spójrzcie, jaki bardzo ładny budynek, to jest stary kościół neogotycki. Teraz to już jest prywatny budynek, co prawda, ale nadal przyciąga wzrok, naprawdę bardzo ciekawie wygląda, jeśli chodzi o jego architekturę. I tutaj w towarzystwie palm oczywiście. Dzisiaj taka piękna pogoda, że na tle tego pięknego niebieskiego nieba prezentuje się naprawdę super. Jesteśmy teraz w parku. Będę musiała sprawdzić za chwilę nazwę, żeby wam powiedzieć, ale naprawdę tu jest, spójrzcie jak fajnie. Park z widokiem. Właściwie tutaj wszędzie te tereny są takie góry, doliny, że z każdego miejsca praktycznie mamy przepiękny widok na jeziora, ale spójrzcie, tutaj jest naprawdę teraz dużo zieleni, kwiatów i tak no przyjemnie nawet sobie tak posiedzieć albo zrobić piknik. Ale my już wracamy do auta, podjedziemy na chwilę do nas na kwaterę i jedziemy trochę dalej poza Bellagio, gdzieś na którąś tą odnogę, jeszcze nie wiemy gdzie. Byliśmy tam, gdzie wszystko nagrywaliśmy, tam jest właśnie Bellagio na samym czubeczku. Dobra, dojechaliśmy sobie do miejscowości, która nazywa się Nesso i tutaj tą ścieżką tam szliśmy sobie od samochodu. To jest w sumie taka ścieżka dla pieszych, też dla rowerzystów. I idziemy, idziemy, idziemy. Tak trochę, wiecie, też z widokiem na jezioro. Zobaczymy, dokąd nas doprowadzi taka fajna ścieżka. Podejrzewam, że to tak idzie sobie dookoła, w którymś momencie się kończy. O, patrzcie, znowu, kurczę, wszędzie tu jest tak dużo jaszczurek. Kurde, no schowała się, bym wam pokazała. Pełno takich małych jaszczurek fajnych, zielonych, ładnych. O, tam jest. O, znowu uciekła. Nie wiem, czy je widać, bo one są takie małe dosyć, nie? I mogą się zlewać ze ścianą w tym... Ze ścianą? Ze skałą? W aparacie, bo są takie malutkie, naprawdę. Sweet! Cute! O, spójrzcie, jaki fajny widoczek. Tam się ciemno robi, gdzie mamy iść do przodu. Tu fajny widoczek na taki cypelek. Kurde, to jest tak naprawdę malowniczo. Wszędzie można robić zdjęcia i wywoływać pocztówki. O, i chyba płynie jakaś łódź, nie? Już kawałek przeszliśmy. Już Tomek wcześniej mówił, ale to jest creepy, nie idziemy tu. No bo tak było, kawałek był taki właśnie, o, taki ciemny, jakaś tam kaplica była. Tomek mówi creepy. No trochę może creepy. Nic pierwsza. Nie, bo to jest jakaś jaskinia teraz. I on mnie nastraszy zawsze, wiecie co, ja nawet bym nie pomyślała. On powie coś takiego, pewnie specjalnie jeszcze, żeby mnie nastraszyć. I ja już się boję. O, patrz, tutaj pewnie zajdziemy sobie w Jezu. Nie, dobra, wiecie co ja... Nie, ja nie idę już tam. Nie, ja wracam, widzicie, o tym mówiłam, mnie nastraszył. Nie ma nic, szkoda, dobra. Tomek Strachulec. Tomek Straszak. Mnie też tutaj coś chodziło dużego, bo to tak jak tak głośno coś chodzi, to znaczy, że jest duże i wtedy trzeba się bać i uważać. Także zapamiętajcie, dobra rada. No i jesteśmy w kolejnym miejscu z widokiem. Kawka jest, spójrzcie.
tutaj, jeszcze lepiej chyba niż rano, nie? Bo typowo przy samym brzegu tak prawie. Ale bosko. Świeci trochę w oczy, ale to nic nie szkodzi, bo jest lato. Ma się opalimy trochę. Bo takie słoneczko. Ale cudownie, kawka. W ogóle kawa kosztuje tutaj w tym, jak to było, Nesso? Nesso chyba, tak? Chyba tak, no. Kawa kosztuje tutaj 2 euro. Także, no, powiem wam, że naprawdę super. W Paryżu ile? 7,50 płaciliśmy kiedyś? No, to coś zapłaciliśmy, najdroższa kawa w życiu. Także naprawdę super tutaj. Ale to jest taka już dalsza miejscowość. Pojechaliśmy sobie, odbiliśmy tak kawałek w tą jedną odnogę, żeby zrobić sobie taką małą mini wycieczkę. Później wracamy jeszcze do Bellagio na jakąś kolację. Ale póki co kawka z widoczkiem po spacerku. No naprawdę coś cudownego. Przyszliśmy znowu do tego samego miejsca na obiad, właściwie na kolację, do tego co wczoraj jedliśmy. Zaraz wam pokażę, jak wyjdziemy, gdzie to jest. Dzisiaj wziąłem sobie carbonara, te porcje są przeogromne. Tomek ma gnioki z jakimś takim masełkiem, chyba z czosnkiem, tak? I z jakimiś ziemniaczkami, coś takiego, dobra? Spróbowałeś? No, także dzisiaj coś innego. Miałam ochotę w ogóle na jakąś zupę, na coś lżejszego, ale tutaj naprawdę jest bardzo ciężko zjeść coś lżejszego. A nie miałam ochoty na tą ich minestrone, nie wiem jak to się mówi dokładnie, zupę, więc stwierdziłam, że no jak szaleć, to szaleć, najwyżej nie zjem całego. A nie chciałam już nic z pomidorowym sosem, bo ostatnio cały czas, także zabieram się za jedzonko. Hej kochani, my dotarliśmy do Bergamo. Byliśmy wczoraj w Mediolanie, ale absolutnie nic nie nagrywałam, dlatego że cały dzień padał mocno deszcz, było w ogóle strasznie i przemokliśmy mocno i tak naprawdę dzień spędziliśmy trochę w aucie, trochę w restauracji i trochę w nowym miejscu, w którym nocujemy już tutaj, jak przyjechaliśmy do Bergamo. Także dzisiaj jest nawet ładna pogoda, powiedzmy, bo nie jest zimno, nie pada deszcz, także to się liczy. Spójrzcie, w jakim jesteśmy pięknym miejscu i szukamy teraz jakiejś śniadaniowni, ponieważ wszyscy są bardzo głodni. I tak, ruszamy w poszukiwaniu jedzenia, ale już dosyć długo idziemy i nadal nic nie ma, także trochę się zaczynam martwić. Nagrywam. Słuchajcie, dotarliśmy do miejsca z jedzeniem. I to z jedzeniem, które wygląda bardzo kusząco, chociaż ta moja pizza nie wygląda tak bardzo fit. Ale to nic, jesteśmy we Włoszech, tutaj kalorii nie liczymy. Myślę, że będzie bardzo dobre. Spójrzcie w ogóle, jakie ładne miejsce. Bardzo insta-friendly. Tutaj Klaudia już jest w obiektywie. Tomek ma bagietkę. Tomek ma 4 bagietki. 4 kanapki. 3. Jedno do podziału. Wszyscy ciężko pracują. Zimne jedzenie, ale wszyscy ciężko pracują. Słuchajcie, wszyscy się najedli, przejechaliśmy dalej i spójrzcie, jakie tu są fajne widoki. Przepięknie tam na wzgórzu jest część miasteczka i naprawdę wygląda to malowniczo. Generalnie Bergamo bardziej nam się podoba zdecydowanie od Mediolanu. Jest to takie typowo włoskie. Tutaj widać, że jesteśmy we Włoszech. Na każdym kroku jest po prostu przepiękne miejsce. Zwiedzamy Bergamo dalej. Teraz tą część na szczycie. Co jest? Idziemy tam? Pisałaś, że warto na tą kolejkę funikulary. A co to jest za kolejka? Aha, że jeszcze wyżej, tak? Nie stać nas na to. Ale zamiast wodolotu możemy mieć funikulary. Chłopcy się oparli ostatnio, że chcą iść na wodolot, ale kobiety powiedziały nie! W ogóle była szybka zmiana stylówki. Chyba rozpuszczę te włosy generalnie. Ale mam na sobie teraz sukienkę, jeansówkę. Co jest? Wiedziałeś, że przyjdę, jak usłyszę słowo beza. Beza, beza, beza. Ciastka, ciastka. Daj te ciastki. Polentina. Krema, pistachio. Limoncino jest oczywiście. Ciastki, ale gelato, coś czuję, że w takim ładnym miejscu by było najlepsze. Spójrzcie, jakie ciekawe owoce. Ktoś na pewno nam napisze, co to jest. Co to jest za owoc? Jest to połączenie gruszki Nespolo? Z Neapolo? Morelką. Gruszka pierdziuszka. No bo takie trochę włochate jak... Wesoło mamy. Spójrzcie w ogóle, jaka urokliwa uliczka. Sorry, bo słychać teraz akurat, jak ktoś tam coś robi, ale chciałam wam pokazać. Tak, idziemy jeszcze do sklepu z pamiątkami.
po magnesy, bo zapomnieliśmy w Como kupić jakiekolwiek magnesy, więc miejmy nadzieję, że tu się uda. Spójrzcie, jaki świetny sklep. Bardzo przykuł naszą uwagę. Możemy wejść do środka zobaczyć, bo naprawdę super. Takie te... Ale ta w owoce jest genialna. Bardzo mi się podoba. I to jest trochę creepy. Czy nie uważacie, że to jest creepy? Ej, to jest przeraża... Mnie to przeraża. Jezu. Co to jest za sklep? Ej, wejdźmy tu. Tu to jest jakaś galeria. Co to jest? Opaski jakieś mają takie chyba... Żebym kupił taką maskę, sobie mi samochody będzie. Chyba chodzi o opaski, bo tam w środku mają opaski. No, ej, te... Ej, te opaski są fajne, naprawdę. Świetne. Zobaczcie, jaki fajny sklep, nie? Tak fajnie usytuowany. Spójrzcie tutaj. To są te grube. Ale te opaski są genialne. To jest najlepsze. Ej, weźmy sobie po jakiejś takiej rurce. Ja też chcę. Spójrz na te rurki. Ja też nie jestem głodna, ale i tak ją zjem. Jak wam smakują rurki? Ja zjadłam już pyszna. Pycha, nie? Pycha, ale ja zjadłam kawałeczek i się zapchałam. I nie wiem, czy to jest. A mamy po trzy. Trzy różne rodzaje. Waniliowa jest pycha. To jest niemożliwe, żeby wszystkie... Jak to wygląda? Ale to jest pizza? Ja myślałam, że to jakieś kanapki. Ej, to wygląda bosko. Żałuję, że nie możemy tego wszystkiego zjeść. No, już nie damy rady. Ej, no nie mogę się napatrzeć na to. Ale bardzo fajnie wygląda tam w oddali. Przebija jakaś taka kateta, przypominająca trochę Notre Dame. Także fajnie, zaraz przejdziemy zobaczyć. I tutaj taki ładny budynek. Spójrzcie, ta katedra jest po prostu przepiękna. Wow. Naprawdę robi wrażenie. Idziemy zobaczyć dalej. Wow. No tu jest bosko. Taki zaułek, nie? Takie jeszcze schowane te budynki przepiękne. Ja też myślałam, że to będzie plac, no. A można tam sobie przejść boczkiem. No to jest po prostu genialne. Wow. Kochani, wyszliśmy na szczyt wieży. Jak się nazywa ta wieża? Nie wiadomo. Czy ktoś to wie? No... I spójrzcie, jakie piękne widoki. No. Było warto, bo 5 euro wejść. Strasznie rozważaliśmy, czy można zapłacić mniej, czy nam się opłaca. Nikt nie chciał zapytać pana po angielsku. Ty idź, nie ty idź. Okazało się, że pan wszystko rozumiał, bo jest Polakiem. Janusze z Polski przyjechały i Grażynki. Przypał narobiły. Nie żadnych Januszy i Grażynek, tak się mówi. Zaraz będzie komentarz. Tak, tak. Że co ja mam do Januszy i Grażynek? Ale fajnie. Tu jest pięknie. Teraz z drugiej strony. Fajny ogródek na dachu. No, bosko. Super. Z każdej strony coś pięknego. O, a tam sobie siedzieliśmy na dole, grzaliśmy się na słonku. A tutaj można było sobie z góry popatrzeć. Słuchajcie, wjechało jedzenie. Ja mam danie, które wygląda na talerzu niezbyt estetycznie. Tak, tradycyjne włoskie. Chciałam spróbować coś innego, to się nazywa polenta. Polenta. Tomek! Ty to zawsze zepsujesz coś. Tutaj co macie? To jest polenta. To jest też polenta. Ale z anchois i z kozim serem, tak? Kozi ser. Co tam jeszcze było? Nie pamiętam. I mam chleb w gębie, więc kiepsko słychać. Tomek ma burgera, ale takiego naked burgera z ziemniaczkami, fit burgera, z tym serem zwłaszcza grubaśnym. Ale ten ser... Kozak. I ziemniaczki. Ale mam i cebulka. Winko. Lokalne, to wino jest po prostu przepyszne. Jak to było? Nie pamiętam właśnie. Ale w ogóle jesteśmy też w bardzo fajnym miejscu. Spójrzcie, jak tutaj jest ciekawie.
To jest omlet. Tak urokliwie. Omlet. Taki ogródek walczy jakby. Walczy lepiano chyba jakoś tak. O, walczy lepiano czy walczy piano? Coś takiego. Ale bardzo dobre. Jem. Szok. Słuchajcie, to jest hit. To jest hit check-inu w Wenecji. Tak się zastanawiam. Jak my tam wejdziemy? List gończy. List gończy, staje. Hit wyjazdu. Dzisiaj same takie hity, słuchajcie. Dobra, ściągnę to, jeszcze będą mnie tu szukać. Tu obok. Tak, ja najlepsze jest to, że tu są wszystkie informacje. Gdzie jest, gdzie... Tu są wszystkie informacje, gdzie jest klucz, który to jest dokładnie. Twój apartament jest na pierwszym piętrze, nie na parterze. Wszystko jasne. Nie widzicie tej informacji, to no. Skoro zobaczcie, zrobiliśmy zakupy. I brakło mi słów. Zrobiliśmy zakupy i próbujemy to zmieścić. I próbujemy to, tak. Ale tutaj umiejętności układania klocków Lego się teraz przydają. No dokładnie, bo już i tak byliśmy zapakowani po brzegi. Się po brzegi, tak, ale nie, a teraz jest sporo miejsca. Jest bardzo dużo miejsca. I teraz chłopcy tutaj pracują. Ile wchodzi w takie... Taki niepozorny bagażnik, to nie? To być test Volkswagena, no nie? Pojemność bagażnika. Pojemność paseta. Sprawdzam. Zobaczymy. Zobacz, spójrzcie na to. Makarony, ciasteczka. No jak być we Włoszech autem i nie nakupować różnych rzeczy? Zostawimy koło zapasowe. Makaronami. Melonczello. A może jakieś słoiki takie, wiesz, mieści się to tak perfetto, czy niekoniecznie? Ja bym tam pesta dała. Bo popatrz. No wy trochę macie tych słoików. No dawaj te, poukładaj słoiczki małe. Jesteśmy prawdziwe słoiki, nawet we Włoszech. Tak. Dokładnie. To będzie super koło zapasowe. Ktoś otwiera, wiesz, kontrola na przykład i że oni chcą zobaczyć koło zapasowe. I pesto. A tam tak. Pełno pesto. Koło zapasowe, pełno pesto. Nie ma takich przepisów, że nie wolno pakować pesto w koło zapasowe. No właśnie. I dotarliśmy do Wenecji. Spójrzcie, pierwsze widoki już są. Trochę wieje, ale pogoda jest ogólnie bardzo, bardzo ładna. Także udało nam się... Uwaga, schody. Weneckie maski oczywiście muszą być. Mamy nasze appetizery, mamy jalapeno, onion ringsy. A co to jest? To są oliwki, nadziewane mięsem. Nadziewane mięsem i warzywka. Wszystko smażone. Wszystko smażone. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Już dzisiaj ostatni dzień. A po appetizerach mamy gnocchi z sosem bolognese. Niestety wszystko przyniesione w jednym czasie, więc musimy szybko jeść, żeby nie było zimne. Tak, wszystko naraz zostało przyniesione. Tosty, gnocchi i przystawki. Jeszcze nie próbowałam. Wygląda, że będzie dobre. Jest i piękna Wenecja. Tutaj jest akurat bardzo urokliwie, chociaż przy tych głównych uliczkach nie tak pół na pół. Powiem wam, że te miejsca z boku raczej przy tych kanałach, nie ta główna cała droga, to tutaj jest naprawdę w porównaniu o wiele ładniej. Ja się właśnie zastanawiam, jak często się zdarza, że zapominają się schylić pod tymi mostami. Jak stoją, nie? No bo oni stoją, jak prowadzą te gondole. I się właśnie tak mocno schylam, żeby było z tym się zmieścić. O ludzie, specjalnie dla nas przygotowane fartuszki, proszę, Klaudia, Natalia. Bardzo dziękujemy, chyba chcą nas zagonić do kuchni. Chyba tak, ale nic z tego, jesteśmy na wczasach. Tak, i patrz, i czapy są też. No. O, ale to jest cute, że nas tak tutaj ustawili. Oni wiedzieli, że influencera tutaj przyjadą. To jest influencera gratis. Fartucho. Oddaj fartucha.